Augustynów, miasteczko, w którym mieszka G-Play. Ostatnio w mieście grasują zombiaki, które okradają mieszkańców. Wystraszony G-Play za zaoszczędzone pieniądze postanawia kupić miecz. W sklepie sprzedawca proponuje dwa miecze, jeden za 10 zł i drugi prestiżowy za 10 tysięcy zł. Który miecz wybierze G-Play? Zobacz jego historię i nie zapomnij zostawić łapki w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Słuchajcie, nie zgadniecie, gdzie się w tym momencie znajduję i z jakiego powodu. Otóż aktualnie w ogóle musiałem uciec na dach. Jestem na dachu swojego domku, a to dlatego, że w ogóle zauważyłem, że tutaj czają się straszne zombiaki. Zobaczcie, czy straszne zombiaki. Jak ja bym wyszedł, nie ma w ogóle żadnych, najgorsze, że właśnie narzędzi do obrony, żadnych mieczy, toporów ani nic, bym wyszedł i by mnie zaatakowały. I dlatego postanowiłem wyjść tylnym wejściem, zgarnąłem trochę pieniążków i właśnie zamierzam udać się na targ i kupić jakieś narzędzie do obrony i będę musiał je powstrzymać, bo normalnie już mam dosyć właśnie tych, kurczę, zombiaków. One są straszne i cały czas mnie nawiedzają. Już, kurczę, muszę im dać popalić i już więcej, kurczę, mam nadzieję, że nie będą przychodziły do mojego domku. Tutaj pamiętam, że kiedyś na rynku był właśnie sklepik z mieczami. To jest chyba w ogóle tam, ale co ten typek w ogóle we mnie wchodzi tutaj? Dzień dobry, ma pan miecze? Co pan chce kupić? Wszystko mam. No ja ogólnie potrzebuję mieczyk, ale widzę, że pan tutaj bardziej handluje jakimiś ziemniakami czy coś, to nie jestem zainteresowany. Pójdziemy właśnie tutaj. O, sklep z mieczami, to jest profesjonalny sklep z mieczami i tutaj na pewno uda mi się coś właśnie nabyć. Puk, puk, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, bardzo serdecznie. O, witam pana, co pan by chciał? Tam mam problem. Tak? Mój domek od jakiegoś czasu nawiedzają straszne zombiaki. Właśnie byłem w skarbcu i znalazłem u siebie właśnie w sejfie 10 sztabek złota. No i ogólnie chciałbym kupić coś. Widzę, że pan tutaj ma naprawdę fajne mieczyki. Myślę, że mnie będzie stać na jakiś kozacki mieczyk, żebym zwalczył właśnie tutaj te moby. Rozejrzę się tutaj może. O, kurczę. Niech pan sobie... O, to jest nasz najlepszy mieczyk. Proszę sobie spróbować. O, to kurczę. Jest najnowszy wynalazek i jaki bardzo on jest drogi. Ogromny. Tak. Ja, przecież on pół ekranu w ogóle zajmuje. O, jaki on jest piękny. Stać mi na niego za 10 sztabek, by mi pan go sprzedał? Proszę pana, pan widzi tutaj cenę? Pan widzi 10 tysięcy, proszę pana. Nie, nie, nie. 10 sztabek złota. Ojejku, może pan sobie pooglądać miecze, ale za 10 to ja tutaj zobaczę może tutaj w mojej kasie, co tutaj za 10 sztabek złota mogę panu... A pan niech zobaczy tam te jeszcze miecze, ja bym prosił ale... na promocji, 10... by pan coś mi sprzedał. Kurczę, ten nawet jest sztabek. Fajny. Nawet ten nie, mi się podobał. No proszę pana, no. 10 sztabek to tylko no jeden mam akurat teraz, przesadę mam taką. To może no pan to jaki to mieczyk? Jaki o, to... ten, proszę pana, ten. Co? Taki zwykły mieczyk? Z czego to jest w ogóle zrobione? Chwila. Pokażę pan go. Proszę zobaczyć, proszę. Dobra, okej. Okay. I to jest... stekowy miecz, kurczę, ze steka? Czy ja dobrze rozumiem? No, najtańsze, proszę pana, najtańsze, 10 sztabek to najtańsze. Ten, proszę pana, za 10 tysięcy, to pan musi mieć 10 tysięcy, proszę pana, ja tak po przecenie go nie sprzedam, no nie, no nie dobra, ma opcji. Dobra, proszę pana, no to jak tylko na tego mnie stać, no to będę musiał tego ogólnie kupić, także proszę 10 sztabek złota. Dobrze. Gwarantuje pan mi, że daje mi pan gwarancję, że pokonam zombiaki, które mnie nawiedzają tym mieczykiem? Oczywiście, proszę pana, mieczyk jest pierwsza klasa, zatem na pewno będzie na kozaka pan leci. Ale jak on wie jest, pan, no. Ale jak on jest lepiony, kurczę, z mięsa, to co, jak mi się rozpadnie? No proszę pana, no lepsze to niż nic, no. No dobra, nawet dobra. 10, no. Jak mnie te zombiaki pokonają, tak? To wrócę tu do pana i pan, no. Kurczę, normalnie. O, niech pan, proszę pana, nie grozi, bo ja te mam miecz za 10 tysięcy, no. Dobra, dobra, zobaczymy, proszę pana. Kurczę, zobaczymy. No sprzedał mi w ogóle jakiś mieczyk za 10 golda, normalnie stekowy, rozumiecie? Miecz ze steka, czyli z mięsa. On jest normalnie zlepiony z mięsa. Ja nie wiem w ogóle, czy ja sobie poradzę z tymi zombiakami. One dalej czyhają przy moim domku, tu jakiegoś szczura widziałem w międzyczasie, ale słuchajcie, po cichutku jakoś byśmy się tutaj zakradli, może na początku oni mi nic nie zrobią. Dobra, mam pomysł. Weźmiemy tutaj się, postaramy przeczołgać i najpierw wejdziemy do domku po cichutku, może się nie skapną. Gdzie dobra, on dobra. Jest? Gdzie jest ten, co mówiłeś? Ja mam ten, mieczyk, jak wejdę. Coś. Dobra. Gdzie on jest? Bierzemy od niego kaskę, słuchaj. I lecimy, to kaskę nie ma chcą co. Ode mnie wziąć, słyszałem to. Kurczę, chcą kaskę, dobra, nie zauważyli mnie. Także jesteśmy na razie bezpieczni w domku. Na szczęście mam wyjście ewakuacyjne. Jak przyjdą mnie nawiedzić, to po prostu zwieje im jakoś. Ale kurczę, no będę musiał tutaj coś wymyślić. Nie wiem, czy ten miecz jest na tyle silny, żebym sobie poradził, kurczę. O nie, one tutaj, oni tutaj czekają. Halo, halo.
Muszę otwierać. Widzicie, nie otworzę. Nie otworzę wam strasznie zombiaki przeklęte. Nie otworzę, rozumiecie? Nie otworzę jak wam to tych drzwi. Proszę otwierać tutaj. Chcemy od pana haracz. Chcemy pieniążki. Proszę dać ja pieniążki. Ja nie mam żadnych pieniędzy. Pieniążki. O nie kurczę, drzwi się otworzyły. Ej, o, proszę ja nie pana. Chcę. Proszę. Nie mam żadnych pieniędzy. Zabieram, proszę pana, wszystko. Ej, o, nie, oszalałeś, kurczę. Pana. Ty zombiaki straszne. Proszę ci, wysadzimy tutaj dom. Nie będzie ten mi tutaj. Przestań, kurczę. Ja kupiłem tutaj miecz stykowy. Jak boli cię? Mocno bije? Takie coś, proszę pana, ała, no, przestań, kurczę, no, cwaniaczku jeden. Biorę tutaj, proszę, na komputer, proszę, nie, laptopiko. Nie, zostaw komputer, zostaw biorę, komputer. Nie będzie pan już sobie grał, mnie to nie interesuje. Pan mi nie zjedaje tym mieczem, jak ja myśli, nie mogę, on szajs, zaraz się rozpadnie. No, on już, kurczę, idziemy, jest na wykończeniu. Chce się popić z nami, to chodź, idziemy, kurczę, chodźcie, ziomki, na ej, niego. Weźcie, kurczę, idźcie, no, stąd, cieniasy jedne, zostawcie mnie. Go, no, chodźcie, chodźcie. O kurde, weź, zabieraj ich stąd. O kurczę, nie ciek się rozpadnie. Słuchaj, będziemy tutaj czekać, no. Co na razie, kurczę, stało? Dajcie no mi spokój, cieniasy. Ho, ja nie ho, mogę. Mamy. Nie wiem, szczotką ich pogonię chyba. Wezmę jeszcze szczotkę. Lepsze to narzędzie niż nic. Ale widzieliście ten mieczek, kurde? Co ten typek mi sprzedał? On mi sprzedał, kurczę, jakiś rozpadnięty miecz. W ogóle, kurczę, z mięsa. Ja nie, ja idę w ogóle, idę tędy, wybiję sobie tutaj szybę. Dobra, mam już to gdzieś. Idę normalnie do tego typka i powiem, kurczę, co on mi sprzedał za badziew. 10 zł normalnie poszło. Bez sensu, kurczę, do kosza. Nic mi nie dał ten mieczek, nawet nie załatwiłem ani jednego zombiaka, a ty co się patrzysz, kurczę, nie wkurzaj mnie, bo ci zaraz tutaj wysadzę chatę, masz miotłę i kurczę się ciesz. Dobra, idziemy, kurde, do tego cwaniaka i ja nie mogę, ale oszust z niego. Witam, proszę pana. No, o, dzień dobry, dzień co dobry, pan tutaj, na. Zaraz panu popsuje ten miły humorek. Co? Chodzi o to, że sprzedał mi pan ten miecz z mięsa i tak się składa, że się rozpadł. Biłem się z zombiakami, nie dałem rady w ogóle się obronić, taki on słaby, że to jest jakaś tragedia. No. Ojejku, masakra, proszę pana, te zombiaki teraz, no przepraszam, no w dzisiejszym czasach tak jest, proszę pana, za 10 to pan, co pan sobie myśli, co pan kupi? Ale co na gwarancji był, no, gwarantował pan, że sobie poradzę, a to teraz ma mi pan dać inny mieczyk, o, ten na przykład się nada, o, ja chcę tego mieczyka. To jest mieczyka za 10 tysięcy, proszę pana, ojejku, pan chce ten, no to możemy się umówić, dobra, na jedną sprawę, powie no pan, kurczę, co? Jak się niby umówimy, jak ja pięknie z nim wyglądam, ja nie mogę, aż się sobie sam podobam, jaka to będzie sprawa, co? Pan normalnie dostanie ten miecz za 10 tysięcy pod jednym warunkiem, bo ostatnio, jak pan wie dobrze, tutaj w naszym mieście grasują zombiaki i mi cały czas właśnie kradną te miecze, cały czas ode mnie wszystko chcą. I wie pan co, nawet ostatnio złapałem o tamtego, no, pan widzę właśnie, tamtego, kurczę, w klatce tam jest zamknięty, to niech pan go załatwi, no. No, załatwiłem go tutaj i on tam mi mówił, tylko on taki właśnie, no i pan sobie wyjdzie, zobaczy, mówił mi, że oni tutaj podobno mają jakieś swojego szefa i w ogóle siedzibę i pan rozumie, on kradnie tutaj od naszych ludzi po prostu złoto i wszystko i ja stwierdziłem, że muszę to jakoś ja zrobić, bo ja mam ten sklep z mieczami, zatem proszę pana, pan by załatwił te zombiaki i no, pan dostanie miecz, pan rozumie? No dobra, łatwy to ja może ja po prostu poszukam może ich siedziby z tym mieczem, to ja kurczę na hita ich będę przyciągał, bum bum bum, kurczę, proszę, taki mieczyk kozacki, no, za 10 tysięcy tak, to przecież kozak, dobra, to ja i wie pan mniej więcej w którą stronę iść, żeby znaleźć mi, ich siedzibę? Tam gdzieś mają siedzibę i ja panu jeszcze dam, bo ja w nocy to tak jak siedziałem sobie, to wystrugałem taką piękną maskę, proszę zobaczyć. Bo ja chciałem sam iść, ale jak już pan się nadział, no to pan nie idzie. O kurczę, pan zobaczy. Maska zombiaka? O, tak, teraz się nie zorientują, że no, właśnie jestem człowiekiem, no, nie? No, fajne, fajne. Tak, jeszcze jakieś tak ładunki, ale w sumie nie, no nie potrzeba, jak mam ten mieczyk, to sobie kurczę no, poradzę pan bez problemu. No, to na kozaka pan leci. Dobra, to dobra, się widzimy potem. Ja potem do pana widzenia przyjdę, tylko załatwię swoje sprawy. Do widzenia. Ja nie mogę, jaki naiwniak, dał mi ten mieczyk, teraz to ja się mogę rozprawić z tymi zombiakami. Kurczę, chodźcie cwaniaki, jak tylko jednego złapię, na kozaka lecę, nawet się nie zatrzymuję. O, kurczę, akurat tak się składa, słuchajcie, że widzę tam jakąś gromadkę zombiaków i zaraz za momencik tam normalnie podejdziemy i ich po prostu załatwimy, tylko po cichu będziemy musieli się tutaj skraść. Ja nie mogę, jest ich czterech, czterech na jednego. Napiszcie w komentarzu, czy sobie teraz poradzę, bo właśnie nie wiem. Mam nadzieję, że sobie poradzę, nie wiem nawet, czy ten mieczyk jest silny, jeszcze go nie testowałem. Ale dobra, raz się żyje. Idziemy, ty, cwaniaki wy, kurczę, co wy tutaj robicie, co? Co to, co tu się dzieje? Co, o kurczę, stąd, bierzemy go. O, chodźcie, kurczę, ja nie mogę, ten miecz nie jest taki mega. O kurczę, zaraz mnie zabiją, o nie, zostawcie mnie, kurde, zostawcie mnie. O nie, pusycia mi. No co ty, kurczę, tutaj, cwaniaczku jeden, co? Dobra, spoko, spoko, co, ziomeczku, co, ej, ty, dobra. Ty, kurczę, mam miecz najlepszy, miecz? Mam miecz za 10 tysięcy, słuchaj, nie podskakuj, bo twoich kolegów to już załatwiłem. Widziałeś, jak polecieli wszyscy ładnie?
No widziałem, ja cię kręcę. Dobra, spoko ziomeczku, będzie wszystko dobrze. Żadny ziomeczku, tutaj, nie jestem twoim ziomeczkiem. Jak mi prawie zginąłem, co ty zwariowałeś? Nie jestem twoim ziomeczkiem, słuchaj, nie nazywaj mnie ziomeczkiem. Gadaj, gdzie jest wasza siedziba. Wiem, że tutaj macie jakąś siedzibę, gdzie jest jakiś wasz szef i ogólnie gadaj, gdzie to jest. Dobra, spoko, tylko mi nic nie rób. Ja cię kręcę. Tutaj mamy za tym siankiem takie tajemne przejście. A co ty w ogóle od nas chcesz, co? Mieliśmy tutaj tylko takie zwyczajne zombiaki i po prostu chcemy przejąć władzę nad miastem, tak? Ale co się do tego, ziomeczku? No kurczę, mi to do tego, że ja mieszkam w tym mieście i nie pozwolę na to. Teraz walczę o ten mieczyk, dostanę ten miecz na zachę, jak tylko zwalczę waszą całą ekipę i kurczę, załatwię waszą siedzibę. To tutaj, tak? W tym domku macie siedzibę? Tutaj, w tym domku. Ty, ale wiesz co? Ty czekaj, bo mi tam coś mi tam wpadło, wiesz co? Weź tu stań na tym. Czekaj, ale zobacz. O, zobacz. Bęk. O, tam, ty! Ty tam wpadłeś, ścina się jeden. O nie! Ha. Lecę z wodą, o nie, tylko o, kurczę, nie to! Prądy go zniosły. Dobra, lecimy, kurczę, a więc to... O, kurczę, tutaj też są zombiaki. Wychodzi na to, że tutaj jest siedziba tych zombiaków i to tutaj musimy wbić z tym mieczykiem i normalnie rozgromić ich. Także chodźcie tutaj, cieniasy jedne. O, kurczę, na jednego hita i ciebie też, kurczę, na jednego hita. Ja nie mogę, wszystkich normalnie załatwiam. Ty, ale przecież... Ty, czekaj, ja mam tą przecież maskę. Ty, może ich tam będzie więcej i ja w sumie bym tutaj podstępem to zrobił. Po co ja mam z nimi walczyć, jak oni będą myśleli, że jestem zombim? Ja, tutaj są ładunki wybuchowe. Dobra, przydadzą się na pewno. Weźmiemy sobie wszystkie i zapalniczki. Okej, oni będą mnie traktowali jako zwykłego zombiaka. Po cichutku. Siemka, ziomki. Co tam słychać? O kurczę, ile złota, ile w ogóle tutaj jest tych zombiaków. Mógłbym sobie z wszystkimi nie poradzić, jakby się wszyscy na mnie rzucili, ale wydaje mi się, że to oni moje złoto tutaj też mają, bo kurczę, mi zginęło też złoto i oni wszystkich okradają, całe miasto, ale na szczęście się nie orientują, że ja jestem, coś jest ze mną nie tak, bo mam maskę zombiaka. Dobra, gdzie tutaj jest jakiś ich szef? Musimy znaleźć. O, tutaj widzę jakiś skarbiec czy coś. Idziemy zobaczyć. O kurczę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. O, dzień dobry, szefie, siemano. Witam szefie. Siema, ziomek. Masz dla mnie jakieś, słuchaj, zlecenie, bo chyba za mało kaski jeszcze mamy, co? No właśnie za mało, słuchaj, kaski. Chodź, może wyjdziemy na ganek, tak na spokojnie porozmawiamy. Bo słuchaj, jakbyś tam multum złota, ale musimy przejąć, słuchaj, władzę nad tym miastem. Przejąć. I wtedy będziemy brać, słuchaj, hard od każdego i po prostu będziemy najlepsi. No słuchaj, Ojejku. Ja się piszę na to. A piszesz w ogóle się? Jak tam stan sejfu, jak tam dobrze to wygląda ogólnie? Dobrze, bardzo dobrze, już ci pokażę, tylko przejdę, jejku, masakra. Tyle mamy teraz tego złota, że po prostu się... O, zobacz, chodź, zobacz. Patrz, jak stan sejfu. Kurczę, cała skrzynka, ale mamy już złota, szefie. No, normalnie jesteś kozak. Słuchaj, a weź po co tutaj te zobacz, tam sztabkę masz, weź idź, zobacz to, po czekaj, co to tam? Czekaj, jaką słuchaj. Sztabkę, no? No sztabkę, weź zobacz tam, kurczę, masz sztabkę. Ej, słuchaj. Ziomeczku, dlaczego żeś mi zamknął tutaj? Teraz nie otworzysz drzwi, szefuncio. Tak naprawdę to była podpucha, ha? Safe został zatrzaśnięty. Co ty, weź mnie wypuść tej chwili. Jestem udawanym zombiakiem, słuchaj, i zostałeś zamknięty tutaj. O, zaraz to wysadzę wszystko. Mam cię wysadzić? Nie, wysadzaj mnie, jejku, ziomeczku, przecież to zapłacę ci kaskę. Chcesz nie, kaski? Słuchaj, ja sobie nie chcę kaski, ukradłeś mnie i teraz mi będziesz oddawał moją kaskę. Na razie zostajesz tutaj, słuchaj, zamknięty, idę się policzyć z twoją ekipką i za momencik jeszcze wszystkich, kurczę, powysadzam. Na razie tutaj może wysadzimy twój tron, okej, także wysadzimy na początek jego tron. Mam nadzieję, że tutaj na razie go nie wysadzi. Okej, dobra, bejk, no i pięknie. O, tutaj skrót. Nawet jest, ale my wejdziemy normalnie jak eleganccy ludzie. O nie, podpaliłem się, kurczę, dobra, ten dom też możemy zjarać. Jak to jest siedziba, kurczę, tych zombiaków, to wszystko... O nie, kurde, już mnie zaatakował jeden, ale szybki jest. Ja nie mogę, musimy tutaj uważać. Ich tutaj jest więcej, chodźcie tutaj, cwaniaczki. Ja już się z wami tutaj policzę. Gdzie jesteście? Na hita każdy schodzi, ten mieczyk jest taki silny, że normalnie nic mi nie straszne. O, moje złoto to sobie weźmiemy, ale wszystko, co tutaj, kurczę, jest, musimy tutaj powysadzać, ale to będzie pięknie szło z dymem, już się nie mogę doczekać. Już się po prostu nie mogę doczekać. Okej, normalnie już zarobiłem, już myślę, że ten mieczyk jest mój. Jak tylko siema, ten... Siema, ziomeczku, i co? Siema, słuchaj, no, zobacz, co zrobiłem. Dzięki temu mieczykowi rozgromiłem tutaj całą siedzibę, wszystkich zombiaków pokonałem i teraz wysadzam ich siedzibę. Widzisz, co się dzieje? Ja cię kręcę, widzę, świetnie, jesteś genialny, to czekaj, rozwalamy i słuchaj,
Słuchaj, jest pewien problem, ale to musimy pomóc, bo w sumie na ten miecz sobie zarobiłeś, ale czekaj, rozwalimy to i wszystko czekaj, ci opowiem, jak pójdziemy, dobra, no. Dobra, 3, 2, 1, zwiewaj, wow. Słuchaj, bo to wszystko pójdzie za momencik z dymem, słuchaj, patrz, co tu się będzie działo. Nic nie zostanie z ich siedziby. Zobacz, kurczę, zobacz, jaka dziura tutaj się zrobiła, Jacie. Widziałeś? No i tak kończą zombiaki, no. Gdy zadzierają już G-playem. Słuchaj, dobra, ja ściągam tylko tą głowę, żebyś się mnie jeszcze nie wystraszył, bo pomyślisz, no, że jestem prawdziwym zombiakiem, co? No, tak myślałem na początku, a potem zobaczyłem szelki i stwierdziłem, a to ten mój ziomeczek, dobra, i z tym mieczem już latałeś. Dobra, słuchaj, bo jest taka większa sprawa. Ta jeszcze, wszystkie zombiaki już nie ma już w mieście, tylko jeszcze jeden tam został, taki, co ja go w sumie schowałem, ale on zwiał, ty rozumiesz? Co? Zwiał, kurczę? Czyli no. Jeszcze został zombiak jeden, kurczę, na wolności, tak? Tak, dokładnie. I teraz co ja mam z tym zrobić, słuchaj? I mi się wydaje, że musimy go poszukać, żeby było już w naszym miasteczku mega bezpiecznie. Co ty na to? No, jestem za, słuchaj, już trzeba tą sprawę dokończyć i wszystkie zombiaki po prostu powybijać. Ja tym mieczykiem to powiem ci, że nieraz na jednego hita normalnie ściągam tych zombiaków, także to dla mnie nie problem. To co, mamy jakiś plan? Jakoś się rozłączamy? Ty idziesz w jedną stronę, tak, a w drugą? Tak, ja idę w tamtą, a ty może iść tam w tamtą stronę, zawsze do mojego sklepiku, może tam będzie. Co to ty dobra, myślisz? Dobra, to ja lecę, słuchaj, i zaraz znajdziemy tego cwaniaka, tylko tu jakieś w ogóle itemki poznajdowałem, nie wiem. Mam trochę złota, to sobie schowamy, mam tą głowę, zapalniczka też się przyda, nawet dwie mam zapalniczki, tego w sumie nie chcę, to jest ich domku i te obrazy to tutaj normalnie udekorujemy miasto, żeby pięknie było, to są obrazy tych zombiaków, ja kurczę nie chcę, no i został mi jeszcze mieczyk. Dobra, mam już porządek, także teraz mogę zająć się tym zombiakiem, tylko gdzie on jest? Miałem iść do sklepiku. O kurczę, tutaj to TNT, o zabieram już to TNT, kurczę, przyda mi się może. Dobra, także idziemy zobaczyć sklepik. Tutaj na razie nic nie widzę. On w ogóle tam był. O kurczę, ty! O, ja nie mogę, on coś tam robi. Jest dwóch zombiaków, uwalnia swojego jeszcze kolegę. Kurde, ja ci dam, ty cwaniaku. I co wy tam robicie, ty? Ej, pokaż się, kurczę, cwaniaku jeden. Odwróć się, jak do ciebie mówię. O nie! O, słuchaj, co ty robisz? Co ty robisz? Co tutaj kombinujecie? Uwolniłeś swojego kolegę, tak? Tak, tak, teraz właśnie uwalniamy siebie nawzajem, słuchaj. Tutaj chcemy rozwalić wszystko, w tej chwili. O, czekaj, muszę skoczyć, op, dobra. Ty kurde, słuchaj, nic tutaj nie rozwalisz, rozumiesz? Co nie rozwalę, wszystko rozwalę, słuchaj. Wasza siedziba została zniszczona, jak kurczę. To, jak mogłeś to zrobić? To ty to zrobiłeś? O, ty, dobra, tak, czekaj, ja też wszystko rozwalę. Koniec z tymi mieczykami, kurczę, rozumiesz? Kurczę, zaraz, słuchaj, mieczyk rozwalam. Wyciągam. Słuchaj, o, zaraz ty. Twojemu koledze normalnie ładunek patrz, o nie, o, czekaj. Zaraz cię załatwię. Kurczę, ty teraz, cwaniaku, przestań! O nie! Kurczę, zaraz cię załatwię, kurczę, moim mieczykiem, chodź tutaj! Lecę, no! I co teraz? Kurczę, chciałem twojego kolegę wykończyć. Masz nie ruszać tylko stąd żadnych mieczyków, bo to nie twoje, rozumiesz? To nie twoje, czekaj, kurczę, chodź wezmę tutaj. Wezmę sobie jakieś tutaj i ciebie załatwię. Ała, tak? Załatwię ciebie, kurczę, tym, o, na przestań, przykład zostaw to, to nie czekaj, twoje! Ja cię kurczę! O, masz, ty cwaniaku, dobra, jeszcze tylko tego zombiaka. Ja nie mogę, dobra, muszę szybko zamienić drewno na deski. Idę go wysadzić normalnie, zaraz cię wysadzę, ty cwaniaczku jeden. To koniec, kurczę, ery zombie. Już się skończyliście, wysadzamy. Kurczę, zaraz mu zadam ostateczny cios. O, dobrze, pięknie. O, ty, kurczę, jeszcze przeżył. Nie no, muszę iść normalnie do mojego kolegi i on się jakoś zajmie tobą. Ale i tak nie umiesz pewnie pływać, więc nie dasz sobie rady. Dobra, tu jeszcze wysadzę. O nie, po co ja to wysadzałem? Idę znaleźć mojego przyjaciela i myślę, że ogólnie sprawa z zombiakami praktycznie została zakończona. Przyjacielu, trochę sklepu rozwalili. Myślę, że misja została wykonana, a ja wracam do siebie do domku ze swoim trofeem, czyli tym najlepszym mieczykiem za 10 koła. Także dziękuję i trzymaj się, na razie, pa!